Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 45. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj nasze 45. spotkanie i sama symbolika jest bardzo wyjątkowa, ponieważ czwórka to oczywiście granice, bariery, to również taka symbolika wieży, która troszeczkę izoluje nas od świata zewnętrznego, w tym pozytywnym znaczeniu. A piątka oczywiście kojarzy się zawsze z pentagramem i ochroną. Dlatego ta piątka naciska na czwórkę. Dzisiaj nauczysz się tworzyć pozytywne granice, granice ochronne, tarcze ochronne. Dlaczego? Ponieważ Twoja wrażliwość i delikatność wzrasta. Jest to bardzo ważne, ponieważ aktywuje się nowy kod DNA, a jednocześnie te wszystkie zdolności wyższe, nazwijmy je tak nadprzyrodzone, czyli jasnowidzenie, jasne odczuwanie, ale również wszystkie inne, które są związane z Twoim powołaniem, z drogą Twojego serca i Twoją taką niezwykłą misją tutaj i teraz w Twoim życiu, dla Twojej duszy, ale również dla tego świata i wszechświata. I gdy ta wrażliwość i delikatność wzrasta, co na pewno również czujesz, ponieważ wszystko jest takie, widać więcej, czujemy więcej, słyszymy więcej, widzimy więcej, ale również bardziej współczujemy, i jak gdyby te inne energie mają do nas taki łatwy dostęp. Dlaczego? Bo gdy aktywują się te wszystkie zdolności, to odpadają od nas pewne warstwy ochronne. Byśmy mogli widzieć więcej i czuć więcej, trzeba jak gdyby zdjąć ten płaszcz ochronny, prawda? Ale tutaj i teraz jesteśmy w bardzo wyjątkowym momencie, bo to jest taki czas, gdzie niektóre dusze wzrastają, przechodzą jak gdyby wyżej, bardziej do światła, stają się bardziej wrażliwsze, bardziej delikatne, przygotowują się na ten złoty wiek Ziemi, a niektóre dusze odchodzą do niższych poziomów, do niższych wymiarów. I teraz, gdy zdejmujemy ten płaszcz ochronny, okazuje się, że mają na nas wpływ i energie pozytywne, no to cudownie, czyli te wibracje wszechświata, które pomagają nam w tym procesie, energie negatywne, które nie mają ani pozytywnego, ani negatywnego znaczenia i oczywiście energie negatywne, bo gdy widzimy, czujemy, słyszymy więcej, to automatycznie również bardziej wchodzimy w coś innego. I dzisiaj na naszym spotkaniu poznamy taki kolejny klucz wtajemniczenia, czyli jak tworzyć te pozytywne granice, dlaczego są one potrzebne i jak przez te kolejne tygodnie i miesiące pracować z tą energią. Ale zanim przejdziemy do tematu naszego spotkania, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, by stało się to takim wręcz przyzwyczajeniem, bo będzie Ci to bardzo potrzebne właśnie, by chronić Twoje światło, by je wzmacniać, by je oczyszczać. Oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy i krok po kroku przejdziemy do przesłań od siły wyższej. Dlatego bardzo proszę, wstań w tej chwili.